Widzowie, stała się dosyć straszna rzecz. Wczoraj śledziliśmy Lucyfera i on doskonale wie o tym, że my mamy tajną bazę, w której pracujemy nad recepturą na to, żeby go pokonać. Ale dzisiaj dostałem nowe informacje, które totalnie pozmieniały całe myślenie moje na ten temat. Okazało się, że Lucyfer to Wojtini. I totalnie nie rozumiem, jak to jest możliwe, dlaczego to akurat on, dlaczego on ma jego nick. Ponieważ teraz, jak wam pokażę w Minecrafcie, widzicie, jestem na serwerze, ja, Dave i Wojtini. Ewidentnie widać, że to jest Lucyfer, tak nie może być. W sensie ja nie wierzę w to, że to jest on po prostu. Dave dzwonił do Wojtiniego i Wojtini powiedział, że ktoś mu ukradł konto. Więc ja muszę dzisiaj ogarnąć tak naprawdę, kto jest teraz w jego posiadaniu. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. Ja nie przedłużam, lecimy z intrem. Planu nie mam, szczerze mówiąc planu nie mam, ponieważ jest to bardzo świeża akcja. Ja totalnie się tego nie spodziewałem, że to będzie w ogóle tak wyglądać, że Wojtini straci swoje konto. Ja byłem święcie przekonany, że on ma swoje konto, ponieważ nie rozmawiałem z nim o tym, nie nagrywaliśmy też od tamtego czasu, kiedy on stracił to konto, więc wydawało mi się, że wszystko jest okej. A dzisiaj dowiedziałem się od Dave'a, że ponoć ma jakby konto skradzione, więc to musimy się dzisiaj tego dowiedzieć po prostu, kto tak naprawdę jest w posiadaniu tego konta. Więc ja po prostu pójdę gdzieś w stronę tamtej bazy, ponieważ o to gdzieś powinien być. Czy uda nam się dzisiaj z nim porozmawiać? Nie wiem, to się wszystko okaże. W każdym razie jedyne, co mogę wam powiedzieć, to to, że jest to na pewno nie... Znaczy, że to nie jest na pewno Wojtini. Z tego powodu, że no, wiedziałbym o tym, gdyby to był on, a nie może to być on. Ponieważ ja wiem, przecież Wojtek nagrywa, wiecie doskonale o tym, w sensie on ma swój kanał, tam też się filmy nie pojawiały. On po prostu mówił, że ma problemy z Minecraftem, jak z nim rozmawiałem, ale nie wiedziałem, że takie problemy z Minecraftem. A okazuje się, że on totalnie nie ma dostępu do swojego konta, co jest w ogóle jakimś... To jest absurdem totalnym. Skradzione konto w Minecraft. Wychodzi na to, że Lucyfer kradnie konta w Minecraft i pytanie, komu jeszcze ukradnie? Czy ukradnie mi? Czy ukradnie Dave'owi? Tak naprawdę w tym momencie ja dalej nie mam pewności. W sumie nie, że dalej, ale po prostu nie mam pewności. Czy konto Dave'a jest faktycznie Dave'a? Czy faktycznie Dave jest po drugiej stronie? To jest już dla mnie, to jest totalna schiza. Tak naprawdę Lucyfer może się pokazać jako każda osoba tutaj. Co tu jest za przejście? Tego tu nie było. Ej, co jest? Halo, halo, o co chodzi? Ej, czy ty mnie słyszysz? Halo, czekajcie, napiszę do niego na czacie. Halo, Wojtini, to ty? Pytajnik. Ej, nie wiem totalnie, o co chodzi. Dlaczego masz nick Wojtka? Dobra, piszę coś, nie wiem totalnie, o co chodzi, bo jestem Wojtek. Co? Czekajcie, dobra, to w takim razie ja w tej sytuacji muszę zrobić to samo, co Dave. On się podaje za Wojtiniego, totalnie tego nie rozumiem. Czekajcie, ja muszę zadzwonić do Wojtka w takim razie. Nie spodziewałem się, że będę musiał to robić, no ale dobra, okej, czekajcie, gdzie ja to mam? Tutaj, okej, dzwonimy, uwaga, zobaczymy, co on powie w takim razie, ponieważ to mi się nie podoba. To mi się nie podoba, uwaga, dzwonimy. Halo? Halo, ty, gdzie, co robisz teraz? Nie, samochodem jadę. Co? Ej, no to... prawie, no zaraz będę wsiadał do samochodu. Słyszałem, że Dave do ciebie dzwonił dzisiaj. No dzwonił do mnie, a co? No to wiesz, o co chodzi? W sensie ktoś ci ukradł konto. No wiem, znaczy nie wiem, że mi ktoś ukradł konto, ja się po prostu nie mogę na niego zalogować. No to chyba ktoś ci ukradł konto z tego powodu, że teraz jest na Palionowie Lucyfer, który ma twój nick i wychodzi na to, że on ukradł twoje konto, żeby dostać się na Palionowo. Napisz do niego albo coś, no nie? No ja z nim piszę na czacie, on powiedział, że ty to, że on to Wojtini. Niemożliwe. No też mi się tak wydaje, on tak mi napisał, dobra, ja idę z nim dalej pisać, więc pozdro, ja będę się odzywał później. Rana. Elo? Ej, dobra, to jest totalnie posrana akcja. Nie jesteś Wojtini. Dlaczego ukradłeś jego konto? O co tu chodzi? Dlaczego to są w ogóle takie powalone akcje? Jestem. Ja jeszcze ci powiem, że jestem. Chcę, jeszcze książkę trzyma w ręce. Dobra, nie wiem, co mam do niego napisać. Oddaj Wojtka. Nie, no może tak nie będę pisał. Nie wiem totalnie, co mam zrobić. Dobra, nie wiem, ja go olewam na razie. On ukradł konto od Wojtiniego i jeszcze to ukrywa perfidnie. Nie mówi, że to jest, że zabrał to konto, tylko udaje. Pali, jak to się mówi, pali głupa. Ja stąd wychodzę, ja w ogóle nie mam ochoty z nim rozmawiać. Ta akcja przechodzi ludzkie pojęcie tak naprawdę. Ja nie chcę już o tym myśleć po prostu. Jedyne, co musimy teraz zrobić,
to zrobić dla niego pułapkę jakąś, ponieważ ja nie mogę pozwolić na to, żeby ta akcja wyglądała w ten sposób, że Wojtini kradnie jakiś, znaczy Wojtini, że Lucyfer kradnie konta komuś tutaj w Minecrafcie, przez co dostaje się na Palionowo, no bo pewnie spytacie, jak to jest możliwe, że Lucyfer dostał się na Palionowo i dlaczego ma konto od Wojtka i dlaczego dzięki kontu Wojtka mógł się dostać na Palionowo. A więc już wam tłumaczę. Palionowo miało różne edycje przez cały czas. Było Palionowo 1, było Palionowo 2 i tak dalej. Na Palionowie 2, nie wiem czy pamiętacie, starsi widzowie będą pamiętać, że Wojtini był przez chwilę na Palionowie, więc on miał IP do serwera. I skoro teraz w tym momencie Lucyfer skradł konto Wojtiniego, wychodzi na to, że po prostu ma IP, które było jakby już na tym koncie zapisane i może się dzięki temu bezpośrednio zalogować na Palionowo i w ten sposób pojawił się na Palionowie. Ja tego wcześniej nie zauważyłem, w sumie no nie klikałem taba, no bo po co? W sensie jakby, no nie klikam taba zazwyczaj w trakcie odcinka, ale ewidentnie widać, że to jest Wojtini. I teraz pytanie, czy zostawiamy to, znaczy no, nie możemy tego tak zostawić, przecież ja nie będę mógł spać normalnie ze świadomością, że Wojtini stracił swoje konto, tym bardziej, że nawet wam to pokażę, żeby nie było, że to ukrywam, że nie wiem, żebyście mieli świadomość, jak to wygląda sytuacja, ponieważ jest to totalnie posrana akcja, ale dobra, patrzcie, zrobimy tak. Jak widzicie, jestem na YouTube i to musimy zrobić. Uwaga, wpisuję kanał Wojtiniego, Wojtini i uwaga, czy on wrzuca jakieś filmy? Nie wrzuca. Od 6 dni nie było wrzuconego filmu. Z tego, co się dowiedziałem z jego rozmowy z Dave'em, jeżeli ktoś był u niego na odcinku Dave'a, to wie, że ponoć miał nagrane filmy na zapas, więc to jest jakby całkiem normalne, może być, okej. Okay. Jeszcze tu jest tydzień temu, to pamiętam, że to nagrywaliśmy o wiele wcześniej, ponieważ tutaj jestem jeszcze ja na tym serwerze i to też było nagrywane... jakby ja też to nagrywałem wcześniej, bo ten serwer już ma trochę czasu, tam też na Twitchu były streamy z tego serwera, więc to wszystko było nagrywane wcześniej, publikacja była później i od tamtego czasu faktycznie Wojtek ani nie pojawił się na serwerze, na którym graliśmy na modach, ani nie pojawił się na Łysej Kraninie, do której ja również mam dostęp, również nie pojawił się żaden odcinek u niego na kanale, co jest totalnie podejrzane, więc... Mam nadzieję, pogadam z Wojtkiem, żeby nagrał jakieś wyjaśnienia na ten kanał, ponieważ od 6 dni tu się nic totalnie nie dzieje, więc przydałoby się, żeby cokolwiek się zadziało, więc czekamy na tą informację, znaczy ja w sumie czekam na tą informację, co z tym kanałem, no po prostu z nadzieją, że się wszystko w końcu wyjaśni, a tymczasem ja po prostu jedyne, co muszę zrobić, to pozbyć się tego tajnego przejścia, który tam jest, ponieważ to sobie jeszcze na dzisiaj zaplanowałem, ponieważ tutaj Lucyfer ma wejście do tej naszej tajnej bazy, jakby w sensie tutaj jakby ma podgląd na tą całą bazę, dokładnie w tym miejscu za tymi skrzynkami, czego ja wcześniej nie zauważyłem, a to jest dla mnie totalnie nie do zaakceptowania, że on tutaj robi taką bazę w ogóle, w której ma jakieś wglądy, więc może inaczej, ja tego nie będę rozwalał, bo w sumie spalił już totalnie mi tą bazę, więc ta baza już się nie nadaje do niczego tak naprawdę, więc możemy ją równie dobrze sprzątnąć, przenieść w totalnie inne miejsce i prawdopodobnie tak zrobimy, ponieważ nie widzę sensu posiadania tej bazy dalej w tym miejscu. No to już jest, tak jak mówię, to już jest spalona miejscowa. To już się tutaj totalnie nie opłaca robić jakiejkolwiek bazy, więc w sumie nawet nie będę tutaj nic robił. Tu nawet nie zdążyłem zacząć prac nad tym, żeby go jakoś pokonać, więc myślę, że najlepsze, co będziemy mogli zrobić, to po prostu zebrać tam te rzeczy. W sumie to biorę. Biorę te rzeczy, przygotuję sobie to wszystko po to, żeby zrobić następną jakieś inne miejsce, w którym będziemy mogli to wszystko ogarnąć. Tutaj w ogóle są jakieś rzeczy w tych skrzynkach, to nawet zapomniałem o tym, że ja tam... Wow, jaki ten killow jest szybki. To jest przecież nienormalne, że to jest zakazany killow jakiś. Dobra, takie rzeczy musimy tu zostawić, jak ten bierzemy piecyki. Szkła niestety nie weźmiemy, tu możemy zabrać te rzeczy. Bierzemy wszystko, to już tak naprawdę ta baza już jest bezużyteczna, że tak to ujmę, więc bierzemy totalnie wszystko. A myślę, że pomysł na tą tajną bazę był naprawdę dobry. Naprawdę dobry był ten pomysł. Dobra, tu mi się rozlała ta woda. Niech to znowu, że tak powiem, wsiąknie. Dobra, tu nie ma żadnych wód, dobra. Bierzemy to. Baza jest pusta w tym momencie, więc ja jeszcze bym jedną rzecz tylko zrobił. Chciałbym tutaj zostawić taką tabliczkę dla tego Lucyfera, żeby on po prostu wiedział, że my już o wszystkim wiemy. On już jest z każdym odcinkiem, z każdym dniem jest coraz bardziej spalony. I on już nie powinien... to już tak naprawdę jest końcówka moim zdaniem jego. Przecież on już jest jakby spalony pod względem takim, że wiemy o tym, że ukradł konto Wojtkowi. Wiemy o tym, że wie o tej mojej bazie, więc już jakby to już jest koniec tak naprawdę. Ja nie mam żadnej tabliczki, naprawdę nie mam żadnej tabliczki. No dobra, naprawdę nie mam drewna żadnego. Jak to jest? No dobra, mamy tu właśnie. Tak mi się wydawało, że gdzieś mam, dobra. Jest spalony już po prostu pod każdym możliwym względem. Wiemy o nim wszystko, wiemy o jego bazach, wiemy
wiemy o wszystkim tak naprawdę, co przed nami ukrywał, więc wydaje mi się, że to już jest tak naprawdę końcówka jego. Wydaje mi się, że zaraz, chwila, moment, znajdziemy jakiś sposób na to, żeby go totalnie pokonać, żeby go totalnie unicestwić i już nie będzie nam nic groziło wtedy. Dobra, zostawiamy tu tabliczkę jeszcze mu tylko na koniec. Dokładnie, może w tym miejscu, bo on tutaj będzie iść. Wiemy o twoich sekretach. Oddaj konto Wojtiniemu. Oddaj konto Wojtiniemu. To jest jedyny sposób na to, żeby go po prostu, nie wiem, jakkolwiek przekonać do tego, więc niech on odda to konto Wojtkowi. Ja na pewno postaram się spotkać z Wojtkiem, więc jeżeli chcecie jakiś odcinek po prostu z Wojtkiem, który nagramy, żeby po prostu się spotkać, omówić całą sytuację i na przykład zrobić jakiś atak wobec właśnie Lucyfera, no to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Musimy go pokonać. Musimy go pokonać i nie wiem, i zrobimy, nie wiem, jakąś, nie wiem, zbiórkę na nowe konto dla Wojtka, czy coś, nie wiem, albo po prostu kupimy mu nowe konto. Nie wiem, to jest wszystko do ogarnięcia. W każdym razie, konto Wojtka póki co zostało skradzione i musimy to póki co zaakceptować, ale obiecuję, że to nie jest koniec i powalczymy z Lucyferem jeszcze nie raz i zrobimy wszystko, żeby odzyskać to konto. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, życzę wam miłego dnia, pozdro, pa pa!